Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę bardzo energetycznie, ponieważ mam dla Was bardzo interesujący temat. Przeczytałam ciekawy artykuł na stronie Przekroju, napisany przez panią Annę Małochleb. Autorka tekstu stworzyła alternatywną listę lektur szkolnych dla licealistów Anno Domini 2021 na 2022. Bardzo zachęcam Was do zapoznania się z tymi książkami. Myślę, że to naprawdę wyjątkowe i wartościowe pozycje. Jednak dzisiaj chciałabym się skupić troszeczkę na innym temacie. Jak uważacie, czy nasze dzieci powinny zapoznać się z takimi książkami jak na przykład Potop, Quo Vadis, czy powinny czytać Sokratesa, Fraszki Kochanowskiego? Jak uważacie? Dajcie znać. Moje zdanie na ten temat jest nieustająco takie same. Ja wierzę, że nie da się wejść na 10. piętro, kiedy pominie się piętro pierwsze, drugie, trzecie oraz piąte. Trudno jest rozpoznać prawdziwą perełkę literacką, współcześnie napisaną, jeżeli nie ma się odpowiedniej podbudowy merytorycznej i nie wie się tak naprawdę, jak ta dobrze skonstruowana książka powinna wyglądać. Bardzo często i bardzo łatwo, nie mając odpowiedniej wiedzy i kompetencji, nazwać gniot wspaniałą literaturą. Aby być wartościowym rozmówcą, trzeba mieć najpierw wiedzę. Właśnie po to należy dużo czytać w czasach, kiedy chodzi się do liceum. A przynajmniej tak jest moje zdanie. Ja zawsze będę zachęcała licealistów do tego, żeby mimo wszystko z bólem, z niechęcią, odrzucając czasami na kilka dni poszczególne książki, dać im kolejną i kolejną szansę. Nawet jeżeli ta książka Ci się teraz nie podoba, to będziesz pamiętać to za 10 lat i będziesz na pewno pamiętał, dlaczego ta książka Ci się nie podobała. To równie ważne i wartościowe, jak jego treść. Pamiętajcie, żeby osiągnąć progres, żeby się czegoś nauczyć, trzeba coś naprawdę przeżyć. Być może macie inne zdanie, szczególnie Wy licealiści i szczególnie jeżeli dzisiaj właśnie borykacie się z jakąś trudną lekturą. Pamiętajcie, że robicie to naprawdę dla siebie i pamiętajcie, że nie zawsze chodzi tylko o literaturę. Jeżeli chcesz być kompetentnym rozmówcą i decydować o sobie w przyszłości na różnych płaszczyznach, musisz mieć wiedzę. Wiedzę zdobywasz właśnie teraz, kiedy jesteś w szkole średniej. Dajcie znać, szczególnie Wy licealiści, co uważacie. Pozdrawiam Was serdecznie i proszę Waszych rodziców o wyrażenie swojej opinii. Macie jeszcze tyle sił, żeby zachęcać Wasze dzieci do czytania lektur? Czy wystarczą Wam tylko ekranizacje i bryki? Powiedzcie szczerze. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w środę. Dzisiaj jest naprawdę depresyjna, deszczowa pogoda, ale przecież my mamy książki i nigdy nie jesteśmy w złym nastroju dzięki nim. Co ja mam dzisiaj dla Was? Dam Ci to wszystko Dolores Redondo, hiszpańska autorka. Jestem bardzo głodna prozy z tego rejonu po Córach Ziemi, którą to poleciła mi Kasia. Tym razem będzie tak, że to ja pierwsza poznam tę historię, a następnie książka powędruje do się czyta. Dajcie znać, czy też czytacie czasami na spółkę z przyjaciółmi, czy lubicie taką formę wymiany książkami. Cóż mogę więcej powiedzieć? Życzę Wam dobrego dnia, sobie dobrej lektury, Wam dobrej lektury i byle tylko do wiosny. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy czwartek i przygotowujemy się do tego, żeby wybrać jakieś zdjęcie do recenzji. Recenzja książki krótka, Wymiana ognia, już jest napisana i znajduje się na tamtym komputerze. A tutaj są fotki, które zrobiliśmy i zastanawiamy się nad kilkoma. Podoba nam się szczególnie jedna z nich. Tylko, że mamy taki mały problem, taką kałużę. Pokażę Państwu. Ta fotka wydaje mi się bardzo interesująca, ale problem jest taki, że niestety
nie widać zbyt dobrze książki, ale spójrzcie za to, jakie jest piękne odbicie wody. Dlatego pod uwagę bierzemy dwie inne fajne kadry. Pierwsze z nich, proszę spójrzcie, jest naprawdę bardzo udane i takie bardzo klimatyczne. Problem polega na tym, że nie bardzo wpisuje się w mój pomysł, bo skoro krótka wymiana ognia, rozumiana tym razem dosłownie, a recenzja, właściwie moje odczucia po przeczytaniu tej książki są dość poetyckie, to trudno, żeby zdjęcie też takie nie było. Tutaj możecie zobaczyć fotkę, na którą chyba ostatecznie się zdecydujemy. Nawiązuje do tematu, jest wymiana ognia. No, to chyba mamy to. Dzień dobry, w tym tygodniu vlog będzie naprawdę krótki. Plany były oczywiście rozległe, ale wiadomo jak to w życiu. Okazało się, że pojawiło się 1000 rzeczy do zrobienia i tak naprawdę bardziej porozmawialiśmy tylko o tym, jak widzę kwestię lektur, niż o innych rzeczach, a troszeczkę się działo. Byłam w bibliotece i wypożyczyłam dwie bardzo interesujące książki, a właściwie moja fenomenalna pani bibliotekarka, bo muszę wam zdradzić, że w moim mieście naprawdę biblioteki są nowoczesne i pani bibliotekarki są fantastyczne. Zresztą są takie chyba szczególne osoby, które w podobny sposób co ja patrzą na kwestię książek. Porozmawialiśmy z panią bibliotekarką o spotkaniu, na którym obydwie byłyśmy. Mówię o Szczepanie Twardochu. Okazało się, że zupełnie inaczej je postrzegamy. I to właśnie jest fantastyczne, że można z kimś porównać swój punkt widzenia i zobaczyć kogoś w zupełnie innym świetle. No a dzisiaj? Dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda i właściwie chciałabym wam pokazać swój patronat, który już do mnie dotarł. Mowa oczywiście o stole i autorką jest debiutująca Marta Horbal, wydawnictwo Janka. Spójrzcie, jak pięknie graficznie została rozwiązana okładka. Dla mnie ta forma jest niezwykle cenna, czysta, świeża i nowoczesna. Jeżeli chodzi o patronaty, to mam naprawdę zaszczyt patronować z Górowianką. Aniu, jeżeli to oglądasz, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. To naprawdę wielka przyjemność móc stać obok Ciebie i wykonywać tę pracę razem. Patronujemy także z Granicami, które serdecznie pozdrawiam i również śledzę. A jeżeli już mowa o stole, to przeczytam wam tylko fragment tego, co znajdziecie na okładce. To rozpisane na cztery osoby psychodrama z nadmorskim miasteczkiem w tle, konfliktem współczesnych stylów życia na horyzoncie. Bardzo dobra powieść, statyczna. Tutaj nie znajdziecie wartkiej akcji, ale przecież nie zawsze to akcja powinna znaleźć się na pierwszym planie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie również czytelnikami tej powieści, dacie jej szansę, poświęcicie jej swój czas. Tak, ja też to słyszę, no niestety jesteśmy w lesie i czasami są takie warunki, no ale skoro vlog, to czasami się takie rzeczy zdarzają. Bardzo wam polecam, wracając do książki, krótką formę, jedynie 226 stron. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że od jutra rozpoczniemy nową wyprawę. Mam kolejne plany. Chcę pójść do kolejnej biblioteki. Tak, wiem, to jakiś rodzaj uzależnienia. No, a co mogę powiedzieć więcej? Życzę wam udanego tygodnia i do miłego usłyszenia następnym razem.